Siemka wszystkim. Jura Krakowsko-Częstochowska. Jest pan Zbigniew. Z tyłu, jakie piękne widoki zajmują tamte skałki. Jest pan Zbigniew. Jestem ja. Widok fajny, ale wy go tak nie zobaczycie. I tak nie ma liści, bo jest styczeń. Co? Mówię, nie ma liści, bo jest styczeń, nie? No. Przed nami takie skałki. To było, jak to była góra? Góra Puchacz. Góra Puchacz. Góra Puchacz. No to podeszliśmy pod górę Puchacz. Oczywiście dyszę i dyszę. Wszędzie pod górę. Potrafiła woda pięknie wypływać. Takie zagłębienia, jaskinki. Wszystko woda, no. O kurczę. Patrzcie. Ja zawsze mówię, będę mówił, na Jurę mu tak blisko, a tak mało się jeździ, ale to się zmieni za niedługo. Obiecuję sobie sam i wam. Jura jest za Rypiaszczu. Tak, a mam gdzieś 75 km do 80, no. Między 70 a 80 km mam od siebie do na Jurę, zależy w jakie miejsce oczywiście. Dzisiaj jesteśmy niedaleko zamku Olsztyn. Woda wypukuje i te paprotki niesamowite, patrzcie. To jakby wejście w ogóle było. Widział pan, panie Zbigniewie? Tak, ale to są takie płyciutkie, takie... Aha, takie komórki tylko. Dobra. Jesteśmy obok jaskini olsztyńskiej. Obok jaskini olsztyńskiej jesteśmy. Z drugiej strony skały jest wejście. Z drugiej strony skały jest wejście. No to idziemy do wejścia. Trochę śniega napadało w nocy. Ale idziemy, nie poddajemy się. A to tu tak? Tak jest. Zabytek. Zabytek. Piękne. Wejście, które zostało poszerzone. Tak. Tak, wtedy to była ta rabunkowa eksploatacja tego kalcytu tutaj. Aha. Do wykładania huty. Obita kiedyś jedna z najładniejszych jaskiń w Polsce. Zniszczyli pan mówi. Zniszczona została, ten kalcyt został wywieziony stąd do hut, szkła. To zobaczymy w jakim stanie jest teraz, co? Odbudowuje się, niektóre miejsca jest bardzo ładnie, a w niektórych widać, że dopiero się ten. Są też nietoperze. Idziemy. Oczywiście moja latarka. O! Jest, chodź. Jest. Dobra. Ona ma blokadę, żeby mi się nie popaliła w plecaku, bo ona ma 10 tysięcy lumenów. No i o! No jak zwykle nasi graficiarze muszą ustawić swoje. Chodzą kurde, już bo mi się przekleństwa pchają po takich terenach ze sprayem. Widzi pan. Ale pięknie, wow. Ale zaczyna, widzi pan, to się wszystko zaczyna tworzyć od doma, tak? To ten kalcyt zaczyna ten. Kapie woda, która przysiąka. I ona nanosi. Tutaj, pan zobaczy, jakie tutaj jest piękne już. Nacieki, o, za koszulę byś padło. Rzeczywiście. Woda, która przysiąka z góry. Wypukuje wapń. I się tworzą takie. I z boku, niech pan zobaczy, jakie widać żółte. Piękne. Super, no. Idziemy dalej. Kurczę.
Jest jedno wejście, jedno wyjście, tak? Tak. Aha. Widzi pan, teraz się zaczyna tworzyć. Widać. Jak twierdzi pan następnym razem za 1000 lat? A dobre. To już będzie pięknie, coś widać. A, powiem wam. No nie pokorzę tego kamera. No nie wiem jak to doświetlić, ale super to tam wygląda. To widzicie sami. Jak to światło wam ustawić, żeście po to zobaczyli, to patrzcie. Woda kapie, daje klimat jaskini. Tutaj grauza się tworzy. Za mocne te światło. Tam u góry też takie. Super. A tutaj widzi pan taki drobny. No. Ale super ta woda tutaj do tego. Tu u góry tak widać te żółte to jest rozpuszczony wap, który je przesiąka przez skały. Woda go rozpuszcza i potem znowu ten. I tu u góry to jest pan zobaczy, jakie piękne widoki. No, niech pan zobaczy, tutaj częściowo już jest znowu otuczony. Znowu ktoś przyjeżdża. To widać, że to jest obtuczone tak, tutaj. Tak, to niektórzy turyści trochę. No ale to po co? Pamiątkę sobie chcę. Boże kochany. Pamiątka. Mi się kupił magnes w mieście, nie? Ma lepszą pamiątkę, nic nie zniszczył. No wie pan, no. Jeden lubi rybki, drugi robi co innego, tak? Tu ma pan ładne te zacieki, niech pan zobaczy. I to widać, że niedawno tutaj też został taki duży, został obciechany. Niższą. Tu, tak. A tutaj jakieś wejście widać. Na pewno tam. No to jest tylko parę metrów. Parę metrów. Parę metrów się skradnie się. Tam najprawdopodobniej mieszkają nietoperze. U góry to ten. Chyba dla Daniela i Andrzeja. Pozdro chłopy z tego miejsca. Oczywiście dla Andrzeja i Daniela z Bielawy. Olsztyńska jaskinia. Zobaczcie, jak woda potrafi pięknie wypukać, wymyć. Otwory. Zacieki. Jeszcze parę metrów. Tutaj. Tu elegancko. Patrz jakie wzory. Buty mi zgrzypią. To moje buty zgrzypią. Pan zobaczy u dołu, jak takie fajne. To widać jak się woda. Tutaj taka półka. Super. Tutaj. Tam widzi pan, jak woda pracuje. A to chyba nawet nie, żeby się ktoś nie wiercił, widzi pan? No jest. Takie tak. Otwory, czy coś. Tu bardzo ma jeszcze takie nagłębienie. Komora taka. Nie było to jakiś poznajdywane jakieś dział. Były tutaj znalezione środki zwierząt, niedźwiedzi. Aha, no właśnie. I tak dalej. Chodzi mi ale z dawnych czasów. Tak, ten
i w takich jaskiniach się kiedyś mieszkało. No tak. To tam u wylotu palono do ogniska i ten. Stała temperatura latem jak i zimą, 6 do 8 stopni. Aha. Maksymalnie. No jest cieplej, bo na zewnątrz jest może nawet minus. Tak, lekki. Ale to dlatego dla nas, jak byśmy weszli z dworu, to tu jest teraz cieplej, tak? Piękne widać niektóre darmisy. No to krótka jest, czy tam 240 metrów. No ale to jest, tak jak mówię, aha, łącznie z tymi dwoma. Łącznie, aha. Łącznie, tylko to ten. Czyli są to jakieś szczeliny, że można się przetkać. Tak, tak jak mówię, w 56 roku panowie znaleźli przejścia, a tak jak mówię, ja nie wiem... W którym miejscu? Nie wiem, w którym miejscu to, aha, były te szczelinki, no to... bo było tam, trzeba się spinać. Nawet w niektórych miejscach w polinach. Aha. I aha. W niektórych miejscach jest tak małe przejście, że trzeba się czołgać i praktycznie w błocie. Aha. Ale są od tego ludzie, co to lubią, panie Zbigniewie. No to odkrywają to sens. Elegancko, fajnie. Pięknie, ale to widać dzisiaj, widać po opadach deszczu. Jak ten wapnie zostaje wypłukany, wybyty. Jak tutaj, o, tutaj pan popatrzy, jakie takie malutkie się już robią te nacieki. To widać, że ten wap osadza się, stygnie. Tak, powiedziałem, przyjdzie pan za 1000 lat. Tak. Oprowadzę pana. Oczywiście, przyjdziemy razem. Tak, obiecuję jest. Panu, że przyjdziemy. A. Trzymam pana za, jak to się mówi, za słowo, no, bo za jednym nie mogę. A, super. Jaskini są nietoperze. Gdzieś pochowane, nie widziałem ani jednego. To kiedyś jak tutaj byłem, to latał jeden. Aha. Tak mówię, mają tutaj bardzo dobre warunki. Bardzo mało turystów, bardzo dużo, mało ludzi wie o tej jaskini. Niesamowite, żeby tak mało ludzi wiedziało, na takim tym szlaku praktycznie to jest. No tak, praktycznie to jest. Jak pan mówił, ludzie nie chcą chodzić w takie miejsce. Mało który. Mało mu pan propozycji, żeby chodzić do jaskini. Tak, ale to... Dobra. Fajnie, patrzcie to. To są odgłosy natury, no. Tak jest, woda kapiąca. No to panowie, musicie przyjechać tu i poszukać te szczeliny, gdzie to się przechodzi. Bo ja tu wiem, gdzie są te miejsca. Może tam? Nie powiem panu, to było naprawdę też. Ja nie wiem, czy to jest siema, to przejście nie jest zasypane też. A też może żeby być. Żeby nie kusić. Żeby nie kusić. Normalnie kusić. Ale ci, co w temacie, to se odkopią. No, to oni mają odkopią. Swoje ten... Tak. Oni się odkopią.
wejście tutaj było dużo mniejsze. Tylko tak jak mówię, tak była podczas tak eksploatacji tego kalcytu, zostało wysadzone dynamitem. Poszerzone, żeby można było łatwo dostarczyć. Tak jest. Żeby wyjście było w miarę wygodne. No to fajnie. Super. No teraz idziemy do koralowej. Aha. To nie ma. Patrz dalej. Patrzę. A nie, to są takie malutkie. Malutkie to te. To jak mówię. No gdzieś tam na pewno są te. Aha. Fajnie. To na razie wszystko z tego miejsca, czyli z jaskini olsztyńskiej. Ja dziękuję panu Zbigniewowi za oprowadzenie. Idziemy dalej. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Do następnego. Siemka.